Przed nami finał Pucharu Europy, właściwie Ligi Europejskiej. Tak, Ligi Europy, dokładnie. Tak jest, Ligi Europy pomiędzy Arsenalem a Interem. Jak widzimy w lustrze... Możemy ustawienia Asam pokazać. Mahdi. A oto ustawienia wyjściowe. W takich formacjach spotkają się dwa zespoły. Chyba nie trzeba mówić wiele o personaliach. Każdy zna tych zawodników na pewno. Otóż to. Jeśli nie miał ich w swoich drużynach, to... Tak, może będzie widać delikatnie w zoomie. Myślę, że to... Dobrze. Teraz tak. Jaki plan na mecz? Czy moja ekipa występuje bez podstawowego rozgrywającego, czyli dziesiątki, tak zwanej Mesuta Özila, który jest kontuzjowany. Plan jest zawsze taki sam, czyli trzymanie się swoich ustaleń, które były przez cały sezon wdrażane. I nic więcej, nie. Ja nie widzę tutaj w tej drużynie, w Interze Mediolan, jakichś wspaniałych skrzydłowych, bo Obi i Shaqiri to są akurat przeciętni piłkarze, których można bardzo łatwo wyeliminować. Aczkolwiek to jest finał i wszystko jest możliwe i nie ma tutaj pewniaków i każde rozwiązanie jest możliwe generalnie. Tyle ode mnie. Nie mówię tutaj o naszej rywalizacji z Krzysztofem, bo to jest już w poprzednich filmach. Ale może jeszcze do Krzysztofa przejdźmy na chwilę. Tak, on jest... Jak on widzi ten finał? Jaki przewidujesz wynik? Jak to się potoczy twoim zdaniem? Jak chodzi o mnie, to wynik jest jasny, jaki bym chciał widzieć, ale wszystko zależy od Mahdiego. A sytuację znamy i będzie wiadoma po tym finale. A jaka jest ta sytuacja w ogóle? Tak mówiąc o punktach, bo ja mam 3 punkty za finał Pucharu, Ligi, czyli mam 3 punkty. Wszystko. Liga spierdoliłem, zupełnie. To już tam będzie w opisach. Nie mam, mam 0 punktów. Ty masz w tej chwili ile? 5 punktów pięć za... 5 punktów za ligę. 5 punktów za ligę, masz przed sobą finał Pucharu Anglii. Jeśli wygrasz z Opelu, jeśli wygrasz, to będziesz miał razem 15, tak? Tak. Ale jeśli nie wygrasz, to będziesz miał 5, tak? Bo to jest finał, dobrze mówię? Nie, będę miał 10. Będę miał 10 w sumie. 5 za finał, 5 za ligę. Czyli generalnie sytuacja jest taka, że jak ja w tej chwili przegram ten finał Pucharu Ligi, to też dostanę 7 punktów, nie? Tak. Ale ja już będę... Ale ty będziesz wyżej, ponieważ będziesz miał wyższą pozycję w lidze, czyli nie będziesz nam uciekł w finale. Kto to zrozumiał, to gratulacje, nie? W każdym razie sytuacja jest bardzo prosta. Ja ten finał muszę wygrać, aby zdobyć tytuł wicemistrza Polski wirtualnych menedżerów. Dobrze mówię? Dokładnie tak, Magdy. Tak jest. Jeżeli nie wygram, to... Z automatu... To z automatu zostanie tym wicemistrzem Polski Krzysztof. Tak jest. Krótko na temat. Otóż to. Tak więc zabieram... Wszystkie nieścisłości wyjaśni Nascimento, podejrzewam. Z tego miejsca. Zwany Wąskim. Pozdrawiam Wąskiego i przechodzimy do finału.